Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy Wy. Ja wiem. Przechodzimy Heretika i... ja nie mam zwyczaju nagrywania kilku serii naraz, ale... Po pierwsze, to akurat to nagranie tej gry zajmie mi chyba jeden, góra dwa dni, w czasie których nic de facto nie robię, bo mam wszystkie odcinki z Heretika już ponagrywane na ten tydzień. Na ten tydzień? No tak, do końca tego tygodnia. A po drugie, jest jeszcze taka jedna kwestia, że... jest okazja. Jest okazja, ponieważ parę dni temu, dokładnie w poniedziałek o 15:00, na Gogu pojawił się Książę i Tchórz. Od Metropolis Software, gra z 98 roku, przygodówka, więc już na hasło przygodówka powinna wam się zapalić lampka, że to nie będzie długa gra. Szczególnie, że przygodówka z 98 roku, polska, więc no... Książę i Tchórz, słuchajcie, wszyscy znamy Księcia i Tchórza, tak? Ci co grali, ci co oglądają mnie, pewnie kojarzą tą grę. I w związku z powyższym ja stwierdziłem, że skoro jest okazja, skoro można kupić Księcia i Tchórza, to czemu by tej gry nie nagrać? Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Zresztą gra jest na promocji, chyba po dyszku można kupić sobie na Gogu swoją własną kopię, którą potem można ściągnąć i odpalić. No nieważne, no w każdym razie można ściągnąć, można zainstalować i tak dalej, etc., etc. Gra ma domyślnie już ustawiony, wbudowany Scam VM, czyli platformę, która domyślnie, normalnie służy do odpalania przygodówek. Jak widać, jest to wersja z... October? Października? No, października tego roku. Mniejsza o to. Gra chodzi na Scam VM. I dlatego właśnie jesteśmy w tej opcji. Gra swojej domyślności nie posiadała nawet menu głównego. Od razu jak się odpalało oryginalną grę, to odpalała się oczywiście sama gra i wchodziliśmy po prostu w grę tak z marszu. O! Bez żadnego menu głównego, bez możliwości ustawienia dźwięku. A nawet później, z tego co pamiętam, jak się próbowało ustawiać dźwięk na systemach innych niż Windows 98, to były problemy z tego tytułu. A jeszcze na swoją kopię Księcia i Tchórza dawno, dawno temu zagubiłem. Zresztą moja jedyna kopia tej gry to była kopia z... takiej gazety Komputer Świat Gry. No i potem długo, długo nic. Ale! Właśnie ale! Ale! Długo, długo nic, ale... W międzyczasie oglądałem mnóstwo Zagrajmy z tej gry. Dużo w tą grę też wcześniej grałem, pamiętam. Jeśli mogę powiedzieć, jest to jedna z niewielu przygotówek, których znam na pamięć, które mogę spokojnie przejść bez solucji do tej gry. No. Coś jeszcze mogę powiedzieć w sumie? W sumie chyba nic. No, Scam VM pozwoli nam na łatwe wczytywanie, łatwe loadowanie, znaczy łatwe zapisywanie, łatwe wczytywanie zapisów, więc tutaj nie będzie z tym problemu żadnego, co jest bardzo fajnie zrobione. Wielkie props i brawa dla Goga, że w końcu zrobił taką rzecz. Co ciekawe, taka jeszcze ciekawostka, na Gogu wszystkie gry, które są
Wydawany jest też po angielsku i GOG też zrobił, chyba zrobił, nie wiem jak to do końca było, ale wersję angielską tej gry. To znaczy są angielskie napisy i jedna z dostępnych wersji językowych. Polska, niemiecka i chyba rosyjska. A ta rosyjska wersja to też taka jakaś kurde jest, taka dziwna, fanowska w cudzysłowiu, jeśli wiecie co mam na myśli, piracka mocno. Dobrze moi drodzy, bez zbędnego pieprzenia, bo od pieprzenia tutaj nie, znaczy ja nie wiem, że jestem od pieprzenia, ale zaraz większe pieprzenie usłyszycie. Zapraszam w takim razie na Zagrajmy w Książę i Tusz. Seria będzie nietypowa, ponieważ dziś jak ja to, znaczy jak to wyjdzie, to dzisiaj jest piątek. Wrzucę to na sobotę, niedzielę i do chyba, zresztą dobra, nie wiem, nie chcę mówić ile odcinków wyjdzie, bo jestem jeszcze do końca, nie wiem. Ale to chyba około 9 wyjść powinno, nieważne. No więc jeszcze raz moi drodzy, zapraszam na Zagrajmy Książę i Tusz od Metropolis Software. Gra z 98 roku. Przygody. Ha! Najlepsi rachmistrze z Silmaniony nie zliczyliby, ile miałem ich w życiu. Ta, o której pragnę wam opowiedzieć, jest jednak szczególna. Zdarzyła się bowiem, kiedy byłem już martwy. Martwy od 1000 lat. Z tym 1000 może jednak przesadzam, ale w każdym razie, wierzcie mi, martwy wystarczająco długo, aby każdemu mogło się to znudzić. Leżałem sobie w mojej wygodnej, wyściełanej aksamitem trumnie. Prezent od wdzięcznego cechu browarników. Kiedy to Goul, ale nie będę uprzedzał faktów. Dość powiedzieć, iż we wszystko zamieszany był pewien młody człowiek. Mieszkał w krainie pełnej odważnych rycerzy, potężnych czarów, ognistych smoków, pięknych księżniczek i pazernych kupców, ale zamiast szukać przygód, wolał przesiadywać po karczmach i słuchać opowieści bardów. Taki to był młodzieniec. Z głową napakowaną bzdurami i bez żadnego pożytecznego fachu w ręku. A przecież zawsze mógł zostać zręcznym szulerem czy cenionym biboszem. A zapomniałem wam powiedzieć, jak ten nic miał na imię. Swoją drogą było to plebejskie imię i nie warto go pamiętać. Lepiej zapamiętać, pod jakim imieniem przeszedł do legend. Podobna historia jak ze mną. Nazywajmy go tak, jak chciał być nazywany. Galador. Pasowało to imię do niego jak pięść do nosa. Ważniejsze jest jednak, iż ten przemiły młodzieniec miał pecha. Mieszkając w pobliżu pewnego nie mniej miłego nekromanty, który zasłynął z umiejętnego wywoływania demonów. W zamian za władzę nad tymi istotami obiecał im swoją duszę, ale udało mu się z tego wymknąć. Znaczy, w jaki sposób? To nie należy do naszej opowieści, zwłaszcza, że aby zrozumieć choć jedną setną z tego, musielibyście pół życia studiować u jednego z najwybitniejszych magów świata, na przykład u mnie. W każdym razie w piekle nastał czas płaczu i zgrzytania zębów. Kiedy tak wybitna duszyczka wymyka się piekielnym sidłom, nigdy nie jest to mile widziane przez zwierzchników. Odpowiedzialnym za cały ten ambaras był pewien demon, charakteryzujący się sporą brawurą i odwrotnie.
dwukrotnie do niej proporcjonalną sumiennością. W związku z tym nie wahał się nawet łamać piekielnych przepisów. Co zresztą uczynił w tym wypadku. Krótko mówiąc, namówił naszego przyjaciela Galadora do podpisania cyrografu w zamian za życie pełne przygód i tytuł książęcy. Krew spłynęła po kciuku na pergamin. Piekielny szpon został przybity. Zagrzmiało, błysnęło i nasz Galador, a raczej jego dusza, weszła w ciało nieznanego mu, a najbliższego duchem młodego księcia. Tak łatwo, jak w rozkoszną kotlinkę wchodzi. Zresztą, nie masz. O czym to ja? Ach, tak. Nastąpiła przemiana. Ale dusza oryginalnego księcia spłynęła prosto w chciwe diabelskie szpony i demon, rechocząc jak oszalały, porwał ją do piekła. Nawiasem mówiąc, złamał w ten sposób kilka bardzo ważnych przepisów wyznaczonych przez samego arcydemona. Wydawało mu się jednak, iż ma powody do śmiechu. Nasz drogi Galador znalazł się bowiem na zamku tuż przed walką z niepokonanym czarnym rycerzem, słynącym z siły i okrucieństwa. Cóż mógł więc zrobić? Zrobił to, co każdy z was zrobiłby na jego miejscu, gdyby nagle znalazł się w obcym ciele, stojąc przed dwa razy od siebie wyższym facetem. Uciekł. Moi drodzy, aż sobie usiadłem wygodnie oparty w fotelu, słuchając przemowy pana Kazimierza Kaczora, który jest tutaj odpowiedzialny za postać Arivalda, który do nas przemawiał. Dobra, wielu ludzi mówi, że to intro to jest jedna z wielu wad tej gry, ale ja uważam, że nie, Chociaż z drugiej strony lepiej by sobie wyszło, jakby na przykład było w formie przewracanej księgi, kartek księgi, nie opowiadań takich. Mniejsza. Dobra, no to jest nasz książę. Rudy. Tak. Ale nie, spokojnie, nie będzie dzwonił do prokuratury, ani na ten, na policję. On nie z tych rudych. Nazywa się Galador, a nie Bastian. No i dobra, no jesteśmy na cmentarzu i musimy się jakoś z tego wykaraskać, nie? Gra to typowa przygodówka, czyli podpowiem wszystkim myszy, mamy menu z czynnościami, jakie możemy na danym obiekcie interaktywnym uczynić, takie jak podejdź, obejrzyj, zabierz, użyj, otwórz, pchnij, zamknij, pociągnij, porozmawiaj. Obejrzymy sobie sowę. Mądry ptak, ale trochę się go boję. Tak. Zwłaszcza w takim miejscu jak to. Dokładnie. Porozmawiaj. Do powiedzenia. Serdecznie. Tutaj powiem od razu, że Książę Tchórz to nie jest przygodówka na modłę Sierry, gdzie można zginąć z byle powodu, więc eksperymentowanie tutaj i testowanie wszystkiego na wszystkim jest dobrą metodą na sytuacje, w których się zatniemy. A będzie taki moment, o którym ja powiem później. Dobra, póki co zagadajmy sobie do tego jegomościa zielonego. Grabasz. Przepraszam. Nie ma mowy. Idź sobie. Nie widzisz, że staram się ciebie ignorować? Ale ja nic... Wiedziałem. No i tu mamy kilka opcji dialogowych.
Jedna z nich jest tą, która prowadzi nas do celu. Pcha wątek główny, pcha naszą przygodę do przodu, a reszta to takie... Albo właśnie kończymy rozmowę, nie chcę przeszkadzać, albo dwie pozostałe są opcjami dialogowymi, które mogą spowodować coś, zabawny dialog jakiś, nie? Gra jest zresztą pełna humoru. Co to za miejsce? Nie twój interes! Zgiń, przepadnij, siła nieczysta! Wygląda to chyba na cmentarz. Poważnie? Zawsze myślałem, że mieszkam na kolorowym i radosnym placu zabaw. Placu zabaw? A, rozumiem. Staramy się być dowcipni. Jesteśmy dowcipni. A teraz idź już stąd. To nie miejsce dla szaleńców. To chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? Tu chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? A to niby dlaczego? Tak, to można uderzyć w jego ten. Ma pan zieloną skórę. Ma pan zieloną skórę. A ty masz białą. Zupełnie jak zdechła ryba. Nie ma powodu, żeby być nieuprzejmym. Jest. Ty. Możemy dalej ten wątek pociągnąć? Chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? A to niby dlaczego? No właśnie, 99% ludzi tutaj nie żyje. Ja będę dialogi czytał oczywiście, nasz książę mimo to też się powtórzy za mną, ale... Ale też chcę, żebyście mieli jakiś indykator tego, co zaznaczam. Zresztą w sumie to zaznaczam tutaj, więc... Dobra. 99% ludzi tutaj nie żyje. Chcesz z tego zrobić 100%? Nie, dziękuję. A jak to szaleńców? Jak to szaleńców? Wy, ludzie, jesteście wszyscy szaleni. Żyjecie jakieś marne 200 czy ile tam lat i to źle na was działa. Ciągle gnacie tu i tam, spieszycie się i nie potraficie usiedzieć nawet 100 lat w jednym miejscu. 100 lat? Rozumiem. Więc pan jest jedną z tych legendarnych, długowiecznych istot. Pewnie ma pan z 1000 lat albo więcej. Kiedy się rodziłem, ludzie byli jeszcze cali owłosieni. Chodzili po drzewach, podpierali się ogonami, a na banana mówili jup, jup. Tak, to było jakiś czas temu. No, to albo tutaj cywilizacja jest bardzo, bardzo młoda, albo ten goblino gulograbasz, czy kim to właśnie ten jest, naprawdę żyje bardzo długo, parę tysięcy lat. Znaczy nie wiem, z reguły jest tego typu w światach fantazji umieszczać początek cywilizacji ludzkiej na kilka tysięcy lat przed wydarzeniami, przed miejscem akcji, przed czasem akcji. Zakładając, że cywilizacja ludzka jest w tego typu światach jedyną, a pamiętajmy, że nie zawsze tak jest. Dobra, dość mojej dygresji na temat... proszę, musi pan pomóc wydostać się stąd. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Wróć, którędy przeszedłeś. Ale tam, kiedy nie mogę, naprawdę, proszę mi wierzyć. O, zamknij się już! Spróbuję kogoś obudzić. Hin-hi-ko-rin. Cholerne dusze. Nigdy ich nie ma, gdy są potrzebne. Przykro mi, człowieczku, ale nie mogę ci pomóc. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. No. Facet ewidentnie nas próbuje zbyć. Czy one się przypadkiem pana nie boją? One się przypadkiem pana nie boją? Mnie? Nawet gdyby mnie nie znały, to
To jest chyba oczywiste, że musiałyby zaufać komuś tak czarującemu, przystojnemu i błyskotliwemu. Wiem, że jestem niczego sobie, zwłaszcza z profilu. Chociaż amfas też mi nic nie brakuje. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem wewnętrznym. Masz z tym jakiś problem? Tak, nie ma to jak pewność siebie. Nad wyraz pewność siebie, ale zawsze. Przecież to stek bzdur. Przecież to stek bzdur. Co takiego? Człowieczku, chyba nie dosłyszałem. Nie, nie, nic, nic, naprawdę. Ależ powiedz, powiedz proszę. Chętnie posłucham. Powiedziałem bez dwóch. Chodziło mi o to, że bez dwóch zdań. Aha. W porządku. Precipite volissime valmente. A może tak. Sai puakivi kaupias. Cholera! Nic z tego nie będzie. No dobra, ale został jeszcze jeden grób. On póki co odczynił te swoje mambo jumbo na trzech tylko grobach. Skoro tak, to chyba zamieszkamy tu razem. No tak, to chyba zamieszkamy tu razem. Wstrętny szantażysta! Wreszcie! O, w mordę! Witaj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie. Jestem... To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo... Zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy, właściwie moja dusza... Na pogawędki o drobiazgach czas będzie potem. A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego. Gdyż nie będziesz miał się czym chełpić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... Ha? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz. Wiem, że chcę się stąd wydostać. O, coś nas łączy. To miłe. 1000 lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i pyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Pod ścianą siedziało piwo, to znaczy bard, i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać, albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. Zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor Wszobrody odmówił mi 37. kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję do końca życia. Moglibyśmy razem sprawdzić, czy ta karczma jeszcze stoi. Oho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. To mapa magiczna, ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Z
skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i się znajdzie? Co? Och, nie bój się, są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego? Czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc, mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć. Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście. A jeśli tam nie ma już miasta? To znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia. I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji, jestem Arivald Silmaniony, arcymag tajemnego bractwa i mistrz sztuk magicznych. A ja chyba Galador. O, Arivald poszedł, my za to możemy sobie łopatę, którą grabarz zostawił, zabrać. Aha. No i teraz tak, Arivald powiedział, że można sobie tutaj pogrzebać w tych grobach, czterech grobowcach zresztą. Zanim to zrobię, to obejrzę. Ale zanim jeszcze to chciałem jeszcze rzecz taką powiedzieć. Oczywiście, rozmowa z grabarzem może przebiec na różne sposoby. Na różne naprawdę. Różnymi drogami można doprowadzić do tego, by wskrzesił Arivalda. I wiele dialogów w tej grze jest właśnie podobnie skonstruowanych, że ma kilka dróg do jakby głównego celu. To co chcę powiedzieć, to, że przez to właśnie, że te dialogi są różne i nieczęsto i często dość zabawne, to gra ma dużą taką potencjał replayability, jak to się mówi z angielska. Dobra, obejrzymy, co to w ogóle są za groby, nie? Bardzo stary grobowiec, ale napis się nie zatarł. Tu leży pochowany ze swoim mieczem Sir Faladar, obrońca dziewic, pogromca smoków, ostrach goblinów. Dziewic? To jak ja. Obrońca smoków, pogromca goblinów, postrach dziewic. Prawie. No dobra, nieważne. Użyjmy łopaty na grobie, bo czemu nie? Nie swoje, ale skoro Arivald pozwolił... No grobę rycerza mamy... sztylet. No wow. Dobrze mieć takiego przyjaciela u boku. W ogóle sztylet bardzo przypomina jego ostrze, oczywiście przypomina trochę sztylet tedryczny z Morrowinda, też podobno taki kształt. Dobra, tutaj. Piłem, kradłem i oszukiwałem. Życie było piękne. No mamy grób złodzieja. To użyjmy jeszcze raz łopaty. Mamy dość znajomo wyglądający amulet. Zman w kształcie głowy wilka. Tak, pozdro dla kumaty. Oczywiście grałeś z 98 roku, czyli w czasach, gdy Wiedźmin kanonem wiedźmińskim i ogólnie źródłem na poznanie sagi wiedźmińskiej były książki, tylko i wyłącznie. 98 rok, czyli 2 lata przed niewydarzonym filmem i... ile lat? 9 lat przed pierwszą grą? Od Redów? Jakoś tak, no 98. Grobowiec. Tak. No. Mamy klejnot. No i został grupa Arivalda, tego już nie będę czytał, nie? Dobra, mamy... No, na szczęście to już koniec tej bezładnej kopaniny. Wszystkie groby sprawdzone.
na robale i larwy pajechu. Co tu się działo? Coś ty zrobił, barbarzyńco! No co, przecież tak wszystkie były puste, a zagrajmy takiego, kurde, tego, cwaniaczka. No co, przecież i tak wszystkie były puste. Twoja głowa też, a jednak pewnie nie pozwoliłbyś sobie w niej pogrzebać. Zresztą hańbą byłaby dalsza dysputa. Przeklinam wszystkie rzeczy, jakie ukradłeś z tego świętego cmentarza! Tak, niezależnie co mu odpowiemy, to on i tak rzuci do nas klątwę. Niestety. Ale za to przy okazji mapa zaczęła działać. No właśnie, mapa zaczęła działać. I użyjmy jej w takim razie i udajemy się do... No miasto, miasto jest jedyną jakby taką grupą. Do zamku też oczywiście możemy pójść, ale nie polecam, bo... A zresztą ten, pokażę wam. O właśnie. Na Boga, książę, co ty tu robisz? Twój ojciec szaleje ze złości. Co się dzieje, mój panie? Możemy pogadać ze strażnikiem. On nas oczywiście nie wpuści do zamku, nie ma mowy. Niektóre rzeczy są inne niż się wydają. Niektóre rzeczy są inne niż się wydają. Tak, jestem... Wierzę w to, co ty powiesz. Nie wiem, jakie miałeś prawdy rycerza, ale jestem ci wciąż wierny, mój panie. Może sprawdzę sobie... Ważne sprawy do załatwienia. Ja o tym wiem, ale teraz... Lepiej uciekaj, książę. Na dziedzińcu czekają na ciebie strażnicy. Dobra, jestem twoim panem. Jestem twoim panem. Zawsze będziesz moim księciem. Cokolwiek nie rozkazałby twój ojciec, uratowałeś mi życie, panie. Tego się nie zapomina. Uratowałem ci życie kiedyś? Uratowałem ci kiedyś życie? Co się z tobą stało, książę? Nie pamiętasz, jak zasłoniłeś mnie własnym ciałem? Kiedy... Ale... Dość. Teraz czas, abym ja ocalił ci życie. Król, twój ojciec, na razie skazał cię tylko na... banicję i utratę czci. Ale jego złość jest taka wielka, że może skazać cię na utratę gardła. Zhańbiłeś go. Musisz uciekać, panie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Kiedyś zrozumieją, że książę nie był tchórzem. Wiem, panie, że tylko ważne powody mogły cię popchnąć do ucieczki. Ufam ci i wierzę, że wrócisz na zamek. Ale dość. Musisz uciekać, panie. Mhm. I to był przykład rozmowy, w której po prostu wyczerpujemy wszystkie opcje dialogowe i już potem nie ma... No właśnie. Porozmawiamy jeszcze później. Dokładnie, jest tylko opcja opuszczenie zalogu. Ptaszysko. Nie wiem, co to za ptak, ale ma cztery jaja. Tak. Tak, ta gra jest pełna tego typu śmiesznostek i innych tego typu nawiązań, referencji. No. Nieważne, no w każdym razie humor w tej grze jest bardzo, bardzo szeroki. Nie tylko jest przeznaczony dla młodszego widza, też starsi coś u się uszkną. Dobra, chodźmy może do miasta w sumie. Tam w oddali widać jakąś samotną chałupkę. To pewnie jakaś pustelnia. Chodźmy do miasta. No i tak, tak, właśnie musiał odgrać scenkę. Z przyczyn znanych tylko naszemu królewskiemu majestatowi, a które publicznie ujawnione zostać nie mogą, nasz syn od dnia dzisiejszego nie może być uważany za naszego syna. Niniejszym rozkazujemy wymazać jego imię ze wszelkich ksiąg i dokumentów. Ogłaszamy, iż nie ma on prawa do naszej korony i majątku.
a nawet do przebywania na terenie królestwa. Jego imię ma być zapomniane. Nigdy już nie przyjmiemy go pod nasz dach. Jego wysokość, król ple. Thank you, drive through. Tak. Ciekawe, kto wymyślił ten głupi dowcip. Czego się gapicie? Wracać do roboty. Przecież nic się nie stało. Dobra. Będzie wziątko, mam chrzuściątko. Wróćmy się może, bo na razie na rynek nie warto iść. Nie mam po co. Chodźmy do kaczmy może. Pogadajmy z Arivaldem. Jazda stąd! Co takiego? Ale już, bo poprzetrącam kości! I kto tu jest z karlałą rasą? Tak, krasnolud nas wyrzucił, nie chce nas dopuścić do Arivalda. Spróbujmy jeszcze raz, bo z tego co pytam, książę fajny tekst może puścić. Jazda stąd! Dobra, już znikam. Ale I'll be back. Tak, nawiązanie oczywiście do Schwarzeneggera. Skoro nie możemy pogadać z Arivaldem, zagrajmy może do tego zakonnika, do tego mnicha. O Jezu. Czasem jak się za dużo, za mocno myszką przesunie w górę, bardziej w górę niż w dół, to się otwiera menu. Dobra, zakonnik. Już wiesz. Za 3 dni wyruszam do jednej z południowych krain jako misjonarz. Słyszałem, że ludzie tam jedzą tak dużo, że każdy chudzielec wydaje im się podejrzany. Nie chcą z nim rozmawiać, więc wybrałem najprostszy sposób zdobycia ich zaufania. Jem. A, rozumiem. Ale co by się stało, gdybyś podróżował do krainy, gdzie ludzie są 2 razy niżsi? Zamocowałbym kółka w kolanach. A 2 razy wyżsi? Chodziłbym na ściudłach. A 2 razy głupsi? Posłano by ciebie zamiast mnie. Tak tylko pytałem. Nie ma problemu. Skromny mnich i posiłek w drogi tawernie? Mnich i posiłek w drogiej tawernie? Spokojnie, chłopcze. Ślubowałem ubóstwo, a nie głodowanie. Jem tutaj w zamian za pomoc przy drobnych pracach. Co prawda pojawia się pewien problem. Tak? Żeby utyć, muszę dużo jeść. Żeby dostać dużo jedzenia, muszę dużo pracować. Im więcej pracuję, tym bardziej chudnę. Kwadratura koła. A co to za bojowy krasnolud obok? Za bojowy krasnolud obok? Nie, w sumie nie grozi. Biedne stworzenie jest niezłym wojownikiem, ale nie ma gdzie sprawdzać swoich sił. Więc uznał prowokację za sposób na życie. Ale w głębi duszy jest tylko dużym dzieckiem. Cieszy go byle błyskotka, jak to krasnoluda. Byle błyskotka, tak? To ciekawa wskazówka, ale jeszcze zagadajmy z Michem. Nie widziałem w Miasteczku Świątyni. Nie widziałem w Miasteczku Świątyni. Jestem już w drodze. Zatrzymałem się tu tylko na kilka miesięcy. Niedaleko jest świątynia. Ponoć dawno temu oddawano tam hołdy jakiemuś tajemniczemu i dziś zapomnianemu bóstwu. Świątynia od lat stoi pusta. Ten Bóg nie tylko, że utracił wyznawców, ale zginęła nawet pamięć o nich. O ile świątynia w ogóle jeszcze stoi. Dlaczego? Był jakiś kataklizm? Każde bóstwo żyje tak długo, jak pamięta o nim jego ostatni wyznawca. Tak przynajmniej mówią. Potem bóstwo zaczyna słabnąć, tracić boską moc, aż w końcu umiera. Podejrzewam, iż w świątyni nie znajdziesz nic, prócz pustych ścian. Smacznego. Jeszcze jak? Dokładnie. Pojawiła nam się na mapie świątynia, ale tu, moi drodzy, ja zrobię małą przerwę. Chociaż jeszcze nie.
Coś wam pokażę. Niech mówił, że krasnoludal cieszy byle błyskotka, a tu mamy taki klejnot. No to dajmy mu, może nas puści do Arivalda. To pułapka! Cudeńko błyszczy jak słońce, ale coś złego z niego emanuje. Nie wezmę tego za żadne skarby! Aha. Czy jednak klątwa dalej działa? Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. F2. Mam nadzieję, że się podobało. LP2. I do następnego, moi drodzy. Na razie, cześć!